Kaktus, 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 tribe, kaktus, uciekam! Uciekam jak najdalej, woo! Ten kiełek jest OP. Leć! Leć! Dobrze, poleciał! Cześć, ze strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w poprzednim odcinku przedstawiłem wam moją najlepszą mapę do gry solo, jaką stworzyłem. Dzisiaj chciałem wam się pochwalić kolejną mapką, którą zbudowałem i budowałem ją prawie 2 godzinki. Jest ona wzorowana na popularnym trybie, który nazywa się Skywars. Tego typu mapy były już stworzone w Fortnite, w Minecrafcie, więc teraz przyszedł czas na Brawl Stars. Dzisiaj wraz z moimi klanowiczami z The Farel Team zagramy na tej mapie różnymi postaciami, więc zapowiada się mega zabawa. W tym momencie znajdujecie się na mojej mapie i musicie wybrać, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, postać wybierze trampolinę, która jest skierowana w prawo. Jeżeli zasubskrybujecie kanał, postać wybierze trampolinę, która jest skierowana w lewo. Wybór należy do was. Wow, to było niezłe. Tak samo jak niezła jest super oferta Junior Box sieci Play. Junior Box to zestawy do zakupienia w Play. Jeden z nich zawiera smartfon i opaskę sportową, inaczej smartband. A w drugim znajdziecie smartfon ze słuchawkami bezprzewodowymi. Zbliżają się święta i Mikołajki, więc jeżeli mieliście zamiar dołączyć do Teamu Play w najbliższym czasie, to teraz jest na to idealny moment. Sam dobrze wiem, że z ciekawym pomysłem na święta jest bardzo ciężko, więc dlatego podsuwamy wam idealny pomysł na święta. No chyba każdy z nas chciałby dostać nowy smartfon raz z gadżetem. Kurczę. Link oczywiście do oferty Junior Box znajdziecie w opisie, ale ten czas na dołączenie do Teamu Play nie jest idealny tylko z jednego powodu. Kolejnym powodem jest Akademia Teamu Play. Teraz mnie spytacie, Farel, co to takiego? Już wam tłumaczę. Akademia Team Play to ekskluzywna platforma dla klientów Play z rozrywkowymi filmami od influencerów z Team Play. Akademię Team Play możecie odwiedzać kiedy tylko chcecie. Jeżeli chodzi o zalogowanie się, to jeszcze nigdy nie było ono tak proste. Wystarczy, że podacie swój numer telefonu Play, po czym możecie odwiedzać Akademię Team Play kiedy tylko chcecie. Zbliża się zima, rzadko wychodzimy na zewnątrz i dlatego mamy bardzo dużo wolnego czasu. Więc jest to super opcja na poszerzanie swojej wiedzy i zainteresowań. Na Akademia Team Play znajdziecie mnóstwo materiałów, ciekawych filmów edukacyjnych i rozrywkowych różnych kategorii. Znajdziecie tam takie tematy jak gotowanie, gaming, beauty and fashion, fotografia oraz wiele innych. A co jest wyjątkowe, to to, że materiały są przygotowywane przez popularnych influencerów z Team Play. Dla każdego znajdzie się coś fajnego, są tam filmy krótkie do 7 minut, są też filmy dłuższe powyżej 7 minut. Koniecznie tam zaglądajcie i dajcie znać też w komentarzu, jaki film wam najbardziej przypadł do gustu, która kategoria według was jest najciekawsza. Czekam na wasze komentarze. No to teraz na szybko wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Ta osoba wygrywa karnet zadymiarski, odezwij się do mnie na maila, mail masz w opisie. A teraz polecą 2 krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dzięki śliczne za wsparcie, odpowiedziałem wam na waszego maila. Sprawdźcie koniecznie skrzynkę, bo podesłałem wam kody PSC, za które będziecie mogli sobie kupić megaboxa. Jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, pamiętajcie, żeby to nagrać, podsyłajcie mi na maila. Mail mój znajdziecie w opisie, a jeżeli wasz film pojawił się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygraliście kod PSC o wartości 1 megaboxa. Tak wygląda, moi drodzy, moja mapa, którą zbudowałem. Jest to mapa zbudowana do trybu Skywars. Nie ukrywam, wzorowałem się na mapie podobnej, która była ostatnio dostępna w grze, tylko że moja mapa troszeczkę się różni, inaczej stoją trampoliny i inaczej też są rozstawione wysepki. Więc zabawa będzie na pewno przednia. Ja sobie wezmę na tą mapę naszego przecudownego kiełka, ponieważ kiełek na tą mapę jest OP. Dlaczego? Za chwileczkę się dowiecie. Przy okazji chciałem pozdrowić Bartusa, Wiktora, Koksa, Team Jacob, Varosa, Milionera, Dawida, Hasia, Tribe oraz jeden pusty slot. Lecimy, moi kochani, z pierwszym meczykiem na Skywarsie. Po prawej stronie mamy ziomka, Dawidka, Dawidek, dobra, ja powiem tak, ja spylam. Okej, okay. I zobaczcie, jaki mój kiełek ma daleki, dobra, żartowałem, jaki ma teraz daleki zasięg, zobaczcie, Varosa obijam na daleko. Czy do tego Leona też doleci moja kulka? Patrzcie, co ten kiełek robi, jaki daleki rzut. Dobra, tutaj muszę uważać na tego Muminka, ja go nazywam Muminkiem, to jest Lu, ale wygląda jak Muminek, dobra, lecimy dalej. 9 zadymiarzy. Ej, ale tak mega ostrożnie wszyscy grają. Uwaga, uwaga, złapię go, złapię go. Tak, złapałem go. Dobra, pierwszy frag na moim koncie. O nie, 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 muszę uciekać. Mortis, Mortis, uciekam. Nie, nie bij. Hasio. Dobra.
Nie wiem, dlaczego on mnie nie zabił. Z pewnością dał mi fory, ale dzięki Hasiu udało mi się... Nie no, milioner, milioner, lecę. Nie, nie w tą stronę, oła! Milioner, ale dostaniesz zaraz... na łeb dostaniesz milioner, nie? Dobra, udało mi się uciec. Generalnie no chciałem w tym trybie teraz za... O kurde. Co? Jaki skok ten Morty zrobił? Chciałem wam tą mapę zaprezentować mniej więcej jak ona wygląda. Za chwileczkę zagramy wszyscy na te same postacie i już wtedy żarty się oła oła skończą. Ej! Gościu, tak ja cię teraz wyjaśniam. Nie, nie dolatują moje kulki. Dobra, doleciała. Nie, nie dolatuje. Nie dolatuje. Dobra, to tego Mortisa walimy w takim razie. Raz, dwa. Nie no, uciekam, uciekam, uciekam. Morty nie bij! Tutaj można bardzo łatwo w burzę się władować. Okej. Nie ma żadnych krzaczków. Nie wiem, czy nie dostajesz przypadkiem jakichś dodatkowych opcji na tą mapę. Nie no, kurczę, jak ja teraz doskoczę? Dobra, jaki przepotężny skok kiełkiem. Dobra, dawaj kiełek. Resetujemy chłopa. Nie, nie. Nie no i mnie zabił. No dobra, dobra. Troszeczkę chłopaki mi dali fory, ale w sumie fajnie, no bo zaprezentowałem wam, jak wyglądają wszystkie trampoliny. Teraz żarty się kończą. Powiem chłopakom, że musimy zagrać wszyscy na kiełki. Let's go. Teraz będzie rzeźnia. Ja sobie wziąłem Star Power, który nazywa się transplantacja, dzięki czemu mój kiełek otrzyma tarczę na jakiś czas. Dobra, zobaczymy, czy dosięgam tego chłopa. Dosięgam, patrz co się dzieje. Raz, dwa, jeszcze jedna bomba, jeszcze jedna bomba. Jeszcze jedna bomba. Nie trafiam? Trafiam. Giniesz, dawaj, musisz zginąć. Tak jest, pierwszy frag. Okej, okay. Ja czuję się na chwilę obecną bezpieczny. Chyba. O nie, nie, Varos, Varos tu jest. Varos, odejdź ode mnie. Vara od Farela, Varos. Dobra, on uciekł tutaj. Nie wiem, czy dostaje. Dostaje, dostaje. I dostaje, leży. Udało się pokonać chłopa. Dobra, lecę tutaj. Team Jacob, elo, elo Jacob. Dobra, prawie go tymi nie wiem, tym murkiem zablokowałem. Kroję tutaj tego jeszcze Cube'a. Zawsze Cube się przyda. Zawsze dodatkowy damage. Dobra, Team Jacob też tutaj ładnie popsuł sobie swój rzut. Nie trafiam. Elo, Jakey. Ale ja uciekam. Zobacz jaki skok! Nie! Nie! Farel, uciekaj! Team Jacob! Zostaw mnie, mordo! Zostaw mnie, mordo! Uciek! Jak ja to przeżyłem? Nie mam pojęcia. Nie, kaktus, 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 tribe, kaktus, uciekam! Uciekam jak najdalej! Woo! Ten kiełek jest OP. Fruwający kiełek jest szef po prostu. Dobra, poczekajmy. O kurde, dobra. Dobra, ja spadam, morda. Teraz muszę jakoś to mądrze zrobić, bo muszę powrócić na środek. Lecimy tym. Musimy odbić się teraz w prawo. Ale nie aż tak daleko. Nie aż tak daleko, dobra, kaktus. Raz, nie, 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 nie. Uciekaj, Farel, uciekaj, uciekaj znowu. We dwóch uciekamy. Ej, ten się tu zatrzymał, tak, wariaci? Dobra. Leć, 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 Farel, leć. Nie no, nie aż tak daleko. No nie no, ja chcę na tą trampolinę. Ja zginę w burzy. Nie mam pytań, po prostu nie mam pytań. Ta trampolina jedna powinna być jeszcze po skosie, że można było przeskoczyć, no dobra. Nie wiem jak to działa. Raz dolecisz na środkową wysepkę, a raz nie. Nice, trzecie miejsce. Lecimy, moi kochani, starcie tylko na nity. To będzie coś pięknego przecież. Siema, Hasio, wariacie. Dostajesz dwie bombeczki. Trzy, przepraszam, już mam połowę ulta, więc koks. Siemanko, Hasio. No nie wiem, nie wiem co mam zrobić, nie wiem co mam zrobić. Musimy się, kurczę, podjeżdżać, jeżeli chcemy tutaj dobrze zawalczyć. Dobra, jeszcze jeden strzał i będę miał nitę. Nitę, przepraszam, będę miał... Chodź, 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 nitka! Będę miał niedźwiadka. Dobra, ja uciekam. Tutaj rzucam niedźwiedzia. Dobra, niedźwiadek. Powiem ci tak, gościu. A, niedźwiedź leci, uciekam. Dobra, pomogłem, zabiłem tego niedźwiedzia na szczęście. Uciekam, obiłem troszeczkę. Mam bardzo mało życia. Niedźwiedź, leć! A to nie mój niedźwiedź był? No chyba sobie żartuję, czy to nie jest...
mój niedźwiedź. Leć! Leć! Dobrze, poleciał! Obił kogoś w dodatku! No nie mam pytań. Team Jacob. Uciekam, uciekam, uciekam! Nie, będę leżał, będę leżał, będę... Będę leżał, ja dziękuję. Dobra, zobaczmy to, co milioner tutaj wymyśli. Stoi sobie na pewniaka z niedźwiadziem, czeka i wyjaśnia oponentów. Kurczę, zajął sobie wysepkę z niedźwiadkiem. No ja chciałem podjeżdżać latającym niedźwiedziem, no ale się nie udało. Zobaczymy, co teraz milioner wymyśli. Dobra, leci do niego niedźwiedź, dostanie stuna, nie, pokonał go na spokojnie. No i teraz Bartus go tam obija, ale widzę, milioner już ma 4 power cubesy, więc troszeczkę tych fragów porobił. Jak teraz milioner będzie chciał dojść na środkową wyspę? Bartus zrobił to bardzo mądrze. O, patrzcie, doleciał. Kurczę, nie, jak on to robi, że tak doskakuje blisko? Nie mam pojęcia. I teraz Bartus kontra milioner. Wygrywa milioner. GG! Okej, moi kochani, ostatni meczek. Tym razem gramy tylko i wyłącznie na same kruki. Jestem mega ciekawy, jak daleki skok zrobimy krukiem. Varus ma bardzo fajnego kruczka, więc wtedy każdy potrafi już z pewnością, no właśnie, grać tym krukiem. Ja taki dobry w kruka nie jestem jak oni. Więc ja się chyba wycofam troszeczkę. Jakiegoś jeszcze laga delikatnego miałem, nie, no najgorzej. Dobra, ja niestety muszę się wycofać chyba. Dobra, Varus dostał 2 razy. Obija mnie, obija, muszę uciekać, muszę uciekać. Dobra, udało mi się uciec, obijam chłopa, czekam tutaj sobie, mam tarczę w razie czego. Gdzie on uciekł? Dobra, nie dolatuje na szczęście. Żaden atak, ani z jednej, ani z drugiej strony nie dolatuje. Złotego kruka ma Bartus, nie no, nie wierzę w to, po prostu tarcza, uciekamy, woohoo! Dobra, chłopaki chcieli mnie zabić, bym miał 3 czy 4 trutki na sobie. Dobra, regeneruje się, milioner stoi po prawej. Elo, elo, mordeczki. Z pewnością tego nie wygram, bo nie jestem takim prosem jak oni. Bo moi klanowicze to są same najlepsze zadymiarze, ale jaki mam calculated. Idealnie mam to zrobione. Ha! Ej, dostałem jednak. Nie no, jednak mnie Varus porobił. Za późno włączyłem tarczę, ale chyba go zabiję, patrzcie. Nie, nie zatruł go. Nie zatruł, Jezu, nie zatruł go, naprawdę. Naprawdę go nie zatruł. Zobaczymy, kto to zrobi. Zobaczymy, kto to wygra. Milioner podjeżdża, ucieka. Varusowi cały czas się udaje. Team Jacob go stara się tam obijać, ale podjeżdża go Hasio, który włączył tarczę i... nie wiem, gdzie ten Varus. Misklik chyba niechcący na trampolinę nadepnął, która waliła go w strefę. Hasio kontra Team Jacob, tak? Ale chyba Hasio zginie od strefy. Tak, nie potrafi ogarnąć trampoliny. Dlaczego ona go tak wybija daleko? Także no... Unlucky, unlucky. Team Jacob wygrywa. Pięknie. Tak wyglądała moja mapa do Skywarsów. Mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał. Pamiętajcie, 10 tysięcy łapek pod tym filmem i nagrywamy kolejny odcinek z mojej nowej mapki, którą zbuduję i zagram na niej z moimi klanowiczami. Zapraszam też wszystkich aktywnych graczy do DFRL Teamu. Jeżeli masz ponad 22 tysiące puszek, to serdecznie cię zapraszam do mojego klanu. Tutaj macie kolejny film, który musicie koniecznie obejrzeć. Zapraszam wszystkich też jeszcze na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Link znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!